Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, mam przed sobą dwie konsole, Xbox One oraz PlayStation 4. Jak już od dawna mnie prosicie, chcielibyście zobaczyć jakieś porównanie obu konsol, chcielibyście zobaczyć, co warto w obecnej generacji kupić. I dosyć sporo czasu się tutaj z tym wstrzymywałem, ponieważ musiałem po pierwsze mieć te konsole, ponieważ nie będę oceniał czegoś, czego nie posiadam. No i przede wszystkim brakowało argumentu z mojej strony do wyboru jednej czy drugiej platformy, ponieważ dopiero co zaczął się start tej generacji, mało na razie wyszło gier, więc ciężko zdecydować, która platforma jest zdecydowanie tutaj do przodu, którą warto kupić, ale tutaj po czasie udało mi się zebrać jakieś argumenty sensowne, które byłyby za jedną czy drugą platformą, dlatego też chciałem się z wami tym podzielić, a więc zaczynamy dzisiejszy film. Pierwsze rzeczy to te rzeczy, które chciałem wam powiedzieć w ramach informacji, to, że pamiętajcie, to jest wyłącznie moja opinia, opinia, którą sobie nabyłem poprzez użytkowanie zarówno jednej i drugiej konsoli oraz czytania informacji o niej na temat przyszłości, bo wiadomo, tutaj najważniejsza jest przyszłość tych obu konsol. Oraz też chciałbym wam powiedzieć, ponieważ wiem, że wiele osób żyje w błędzie, w przypadku Xboxa One nie potrzebujemy go podłączyć do internetu ciągle, czyli wystarczy tylko jedno podłączenie w przypadku tutaj takiej pierwszej konfiguracji Xboxa One oraz nie potrzebujemy mieć podłączonego Kinecta podczas rozgrywki. Wiele osób ciągle takie informacje wygłasza, mimo że one są nieprawdziwe, oraz też chciałbym zdementować to, iż na Xboxie One nie działają używane gry. Oczywiście działają, jak najlepiej tutaj nieraz wam o tym mówiłem, więc myślę, że jeśli o tę kwestię chodzi, takie informacje były na samym początku potrzebne. Więc kolejnym etapem, który dla was przygotowałem, to rzeczy, które nie powinny mieć znaczenia przy wyborze konsol, bo są albo identyczne, albo totalnie nie powinny właśnie mieć znaczenia podczas wyboru konsoli. Pierwsza rzecz to cena. Cena naprawdę nie powinna mieć znaczenia podczas wyboru konsoli, ponieważ jeśli rozłożymy, konsola to rzecz na kilka lat, więc jeśli rozłożymy sobie cenę na te kilka lat, to różnica między tymi konsolami będzie tak mała, że zwrócicie uwagę, że naprawdę nie ma sensu tutaj kupować konsoli, bo jedna jest tańsza od drugiej, chociaż zakładam, że dzisiaj już aktualnie na rynku takim typu przykładowo Allegro, czyli gier na jakichś aukcjach internetowych, ceny są bardzo podobne, zbliżone do siebie z jakimiś zestawami gier, więc jeśli o tą kwestię chodzi, to naprawdę wygląda to tak samo. No wygląd też nie powinien mieć znaczenia, tak, ponieważ no wiadomo, to jest sprawa indywidualna, kwestia gustu. Mi na przykład bardziej się podoba PlayStation 4, chociaż uważam, że obie konsole nie są jakoś specjalnie urodziwe. Pady w poprzedniej generacji miały duże znaczenie, ponieważ ten pad od Xboxa 360 był zdecydowanie wygodniejszy. W tym przypadku naprawdę pady prezentują się znakomicie, są one bardzo ciężkie, są bardzo wygodne i jeśli chodzi o takie kwestie właśnie tutaj pod względem, jeśli chodzi o pada, to też nie ma żadnych różnic. Obydwa pady mógłbym polecić z czystym sumieniem wam osobiście. Tak samo jak narzekałem na dashboard w PlayStation 3, ponieważ, znaczy dashboard i działanie konsoli, bo jeśli macie jedną konsolę, to tego nie odczuliście, ale PlayStation 3 zdecydowanie było wolniejsze od Xboxa 360 i to było czuć przy usuwaniu gier, instalacji gier, przy pobieraniu samym nawet, jakieś PlayStation 3 miały dziwne ograniczenia w moim przypadku i to mi strasznie przeszkadzało. Dzisiaj w PlayStation 4 naprawdę jest ten dashboard niesamowity, bardzo mi się to wszystko podoba, jest szybkie przede wszystkim, co jest coś, co jest bardzo dla mnie ważne, jest ładny, wszystko jest naprawdę intuicyjne, no oraz te kafelki tych gier, które mamy na dysku, bardzo fajnie wyglądają, bardzo szybko można włączyć grę, którą sobie chcemy odpalić, wszystko znajdę tam. To, co potrzebuję, wszystko bardzo szybko znajdę. To samo w Xboxie One, ten dashboard na początku wyglądał troszeczkę słabo, potem wszystko wyeliminowali, no i wygląda wszystko praktycznie niemalże identycznie jak w dashboardzie z Xboxa 360, który był no dobry, tak? Bardzo dobry, powiedziałbym, więc te dashboardy też już wyglądają bardzo fajnie, więc tutaj zupełnie inne argumenty będą przemawiały za wyborem konsoli nowej generacji. Ale musimy mieć świadomość, że oczywiście to są takie wstępne moje opinie, ponieważ za 2 lata na pewno wszystko się może odwrócić, wszystko się może zmienić, ponieważ ciągle te konsole są w jakiś tam sposób ulepszane. To nie jest taki filmik, który nagrałem wam praktycznie na sam koniec generacji, a filmik, który nagrywałem na początku, więc musicie mieć świadomość, że na pewno po E3, czyli już w czerwcu te targi będą, może się naprawdę wiele zmienić, musicie mieć z tego świadomość, że to jest taka pierwsza część, bardziej filmik skierowany dla osób, które chcą już koniecznie mieć teraz konsolę, bo nie mają dobrego komputera, nie mają konsoli, a chcieliby pograć, czy jakieś inne argumenty do tego przemawiają, więc takie jest moje tutaj nastawienie. Dla osób, które mogą poczekać, jeszcze polecałbym poczekać na targi E3.
Co dalej? To by były rzeczy, które tak naprawdę są dla mnie osobiście powinny być nieważne. Teraz mówimy o rzeczach zdecydowanie bardziej ważnych. Jak wiecie, zarówno na jedną platformę i drugą trzeba wykładać kasę na abonament, aby pograć w internecie. To było już dawno w Xboxie i każdy posiadacz Xboxa do tego przyzwyczajony już. W przypadku tutaj osób, które miały wcześniej PlayStation 3, to jest raczej takie troszeczkę na minusie, ale musimy mieć świadomość, że PlayStation Plus, który jest wymagany, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele pozytywnych rzeczy, ponieważ PlayStation Plus to darmowe gry dwie na PS3, darmowe dwie gry na PlayStation Vita oraz darmowa aktualnie jedna gra na PS4. Zakładam, że tylko z tego wynika to, ponieważ na PS4 na razie jest mała biblioteka gier i nie ma w czym wybierać. Gdy konsola będzie starsza, zakładam, że też po dwie gierki będą. Na razie te gry może nie wszystkie są fajne dla wszystkich, ponieważ są to bardziej też typowo na razie gry arcade, takie z PlayStation Network, i komuś się to może nie podobać, ale śledźcie mój kanał, ja będę pokazywał każdą grę, która się ukaże na PS4 w takich randomowych odcinkach, gdzie grę ocenię, pobawię się troszeczkę w tej grze, abyście mogli zobaczyć gameplay, więc śledźcie to. I ja myślę, że naprawdę w przypadku, kiedy na Xboxa One darmowych gier nie ma, tak, bo w przypadku Xboxa 360, bo zawsze były dwie, odkąd się pojawiła promocja gry z Goldem, tak tutaj to jest dosyć fajny plus, ponieważ jeśli kupimy konsolę za 2000 plus jakieś 2-3 gry i za bardzo już nie będziemy mieli pieniędzy przez najbliższy czas na jakieś inne gierki, no to PlayStation Plus jest bardzo fajną tutaj sprawą, bo ja aktualnie zapłaciłem za roczny PlayStation Network 160 zł i to mi się zwraca już zazwyczaj, bo akurat mam 3 konsole, więc to mi się zwraca zazwyczaj już w 3 miesiące, więc naprawdę to jest fajna rzecz, fajna czasami nawet w 2 miesiące zależy od promocji, więc to jest bardzo fajna rzecz, abyśmy mogli pozyskać bardzo fajne często darmowe gierki. Tak wygląda to z mojego punktu widzenia i to myślę, że powinno być fajnym argumentem, ponieważ mówię, nie każdy kupuje non-stop gry, a dla kogoś, kto po prostu wcześniej nie miał czasu ograć jakichś tytułów starszych, będzie miał okazję nadrobić, jak chociażby niedawno był bardzo fajny horror na PS4, mieliśmy też The Brothers, bardzo fajna gra, i teraz będą też kolejne gry wydawane co miesiąc. W przypadku Xboxa One wielka niewiadoma, na razie nic nie słyszałem o tym, aby gry darmowe się pojawiały, a zawsze moim zdaniem jest jak najbardziej na plus dostawanie darmowych gier. Kolejna rzecz to dysk. Jak wiecie, zarówno jedna konsola, jak i druga ma dysk 500 GB i w poprzedniej generacji byłoby to mnóstwo, mnóstwo miejsca. Niestety w tej generacji, gdzie gry ważą często po 10, 20, Dead Rising 40 GB, update'y też ważą sporo, 500 GB to jest naprawdę bardzo mało. Jeśli kupujecie konsolę na dosyć długi czas, czyli powiedzmy 2-3 lata, to tego miejsca wam w życiu nie starczy już po pierwszym roku. Takie jest moje zdanie na ten temat i w przypadku PS4 bez problemu, nie tracąc gwarancji, możecie sobie dysk wymienić. Ja aktualnie wymieniłem dysk 1 TB, nie było najmniejszych z tym problemów i zapłaciłem na ten cały tutaj proces 200 zł, robiąc wszystko samemu, zamawiając sobie dysk taki, jaki jest do laptopa, wkładając ten dysk, instalując sobie tutaj całe oprogramowanie z pendrive'a, wszystko wyniosło mi 200 zł. W przypadku Xboxa One niestety będziecie musieli usuwać te wszystkie dane, które no, będą wam już zalegały, ponieważ nie będzie miejsca na kolejne gry, które sobie kupicie, bo też wiadomo, gry trzeba instalować często, przez to właśnie tego miejsca może zabraknąć, a już w Xboxie One sobie tego dysku nie wymienicie. Nie wiem, jak będzie w tej generacji, bo wiem, że Microsoft będzie wspierał dyski przenośne i pendrive'y, które wcześniej nam dawały maksymalnie, nawet jakbyście mieli dysk 500 GB, maksymalnie można było go sformatować do 16 GB, więc też były jakieś ograniczenia. Nie wiem, gdzie w tej generacji, ale zakładam, że też jakieś ograniczenia Microsoft wprowadzi i to będzie pewnie problem, bo jak będziecie chcieli sobie powiększyć dysk, będziecie musieli kupić nową konsolę. Jest planowana konsola z dyskiem 1 TB, ale co jeśli osoba teraz kupiła sobie konsolę na kilka lat i będzie chciała mieć taki dysk? Niestety nie da się go wymienić. To samo też akcesoriów. Z tego co widzę, w Saturnie jest naprawdę mnóstwo akcesoriów takich nieoryginalnych, tańszych znacznie, które są do konsoli, słuchawki czy tak dalej, tak dalej. Tutaj naprawdę jeśli chodzi o akcesoria w przypadku Sony, oni tego jakoś nie blokują i to myślę, że jest plusem, ponieważ w takich biedniejszych krajach myślę, że dużo osób też będzie decydowało się nie tylko na oryginalne akcesoria, ale też często nawet na dobre,
a tańsze inne akcesoria, więc to też myślę, że jest dużym argumentem. No szczególnie ten dysk, bo jeszcze akcesoria to też jeszcze akcesoria, tak? Można tam kupić tego pada, te słuchawki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o dysk, to trzeba o tym pomyśleć. No musicie też mieć świadomość, że tych gier będziecie mieć dużo, bo są takie osoby, które spokojnie sobie usuną po przejściu grę i ewentualnie gdy będą chcieli ograć, sobie po prostu zainstalują ją jeszcze raz, ale no musicie być tego świadomi, że tego dysku w Xboxie One nie da się wymienić. Jeśli chodzi o Kinecta i PlayStation, tą kamerkę PlayStation, no to aktualnie powiem wam, że ciężko jest to sprawdzić. Nie chcę też oceniać czegoś, czego do końca nie sprawdziłem. Miałem okazję pobawić się jednym i drugim bajerem. Kinecta ograłem na demie Kinect Rivals i naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ten Kinect jest tak doprecyzowany, że będzie wow. Jeśli chodzi o kamerkę PlayStation, na razie są to takie powiedzmy popierdółki. Sprawdzałem też na dosyć dużym serwisie, który testował jedną i drugą kamerkę w dosyć profesjonalnym świetle. No i Kinect sobie radził zdecydowanie lepiej pod tym względem. No to jest maszyna, to nie jest kamerka, to jest maszyna tak naprawdę, która nawet potrafi nagrywać, kiedy jest ciemno całkowicie w pokoju. Ale do PlayStation Move zapowiedziane, znaczy do tego kamerki PlayStation zapowiedziane jest Move, to znaczy Sony pracuje nad tym, ale to jeszcze oficjalnie nie jest ogłoszone. Dlatego też no mówię, ciężko mi o tym powiedzieć, ale myślę, że Kinect troszeczkę bardziej zwojuje, ale nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj wybierając konsolę zastanawiał się nad Kinectem, czyli nad czymś, co jest wielką niewiadomą, czy też kamerką PlayStation, ponieważ tak jak mówię, na razie tych gier nie ma w ogóle praktycznie, dopiero teraz w kwietniu chyba wyjdzie 3 kwietnia Kinect Rivals, więc jeśli jesteście zainteresowani kupnem konsoli, to zasubskrybujcie sobie mój kanał i sobie to obejrzycie, bo ja na pewno Kinect Rivals na moim kanale będę pokazywał, jak i każdą praktycznie ekskluzywną grę na jedną i drugą platformę. Dlatego też mówię, tutaj ciężko jest mi powiedzieć o Kinectie i PlayStation. Na razie przyszłościowo bardziej widzę tutaj Kinecta, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. No i coś, co jest chyba rzeczą najważniejszą, czyli gry, tak? I jak tytuły ekskluzywne zawsze są różne na jedną platformę i tu też musicie zastanowić się o gustach, jakie macie gusta, czy wolicie takie gry jak właśnie są na Kinecta, na Xboxa One czy na PlayStation 4. Tutaj jeśli chodzi o takie tytuły startowe, to znacznie moim zdaniem wypadł lepiej Xbox One, ale nie można oceniać platformy po tytułach startowych, bo one zawsze są takimi demami, które pokazują technologię konsoli, moc tej konsoli. Trzeba patrzeć bardziej na przyszłość, bo teraz nikt z was nie gra w Forza 2, która wyszła w dniu premiery tam Xboxa 360 czy troszeczkę później. Nikt nie gra w te cameo, które tam wyszło, bo to są badziewne aktualnie gry, więc tutaj na podstawie tych gier startowych nie powinniście podejmować decyzji, tylko bardziej patrzeć na przyszłość. Dam wam tutaj w opisie plany, jakie ma Sony na swoje kilka lat, jeśli chodzi o tytuły ekskluzywne i Xbox One, abyście mogli sobie ocenić, która platforma dla was jest bardziej tutaj po prostu lepsza. I żebyście też na tej podstawie mogli sobie podjąć decyzję, które gry wam się bardziej podobają. Pamiętajcie, żeby też nie podejmować decyzji, że przykładowo na PS4 podobają wam się 3 gry, a na Xboxa One 1 i wybierzecie Xboxa One, bo naprawdę dla jednej gry nie warto kupować konsoli, tylko no żeby to było więcej tytułów, które was po prostu zainteresują. Ten rok dużo rzeczy wyszło na plus Xboxa One, ponieważ strasznie dużo rzeczy wyciekło po prostu, które mają się pojawić na E3. W przypadku Sony na razie jest wielka niewiadoma, ale mówię, czekajcie na E3, bo na pewno Sony da takiego tutaj kopa z grami, że może druga platforma się nie pozbierać, więc to trzeba mieć świadomości. Jeśli chodzi o te tytuły startowe, nie mówiłem w ogóle o Infamous, ponieważ to nie jest tytuł startowy, a tytuł już normalny, który się ukazał po prostu w kolejnym roku, bo PS4 jest do 2013, Infamous pojawił się do 2014. No Infamous pokazuje pełną moc PS4, pewnie nawet nie wykorzystuje pełnej mocy, ale pokazuje to, co konsola potrafi, to jest gra niesamowita i to pokazuje, że Sony ma naprawdę ogromne zamiary wydawać bardzo fajne tytuły ekskluzywne, które no kopią tyłek dla graczy, którzy od kilku lat grają na konsolach. I to trzeba mieć świadomości, że przyszłość myślę, że jest bardzo fajna. The Order się pojawił w tym roku też jeszcze. To też niesamowita gra, się zapowiada. No i zupełnie nowe IP, tak? Więc tutaj jeśli o tą kwestię chodzi, no to też się prezentuje to nieziemsko. I jedna chyba z najważniejszych rzeczy. Czegoś, czego nie pojmuję. Większość gier na Xboxie One wygląda gorzej pod względem rozdzielczości. To jest coś takiego dla mnie troszeczkę dziwnego, ponieważ musicie mieć świadomość, że tytuł ekskluzywny to jest jedna rzecz. Rzecz, dla której kupujecie konsolę. Ale multiplatformy
to są gry, które będziecie grywali zdecydowanie w większym zakresie niż tytuły ekskluzywne. Jeśli nie macie oczywiście dobrego komputera, bo jeśli macie dobry komputer, to będziecie grali na komputerze w te multiplatformy, ale gry w większości wyglądają lepiej na PS4. I co do tego nie mam tutaj wątpliwości. Większość gier na Xboxie One chodzi w 720p, ewentualnie 900p i one są skalowane do Full HD, gdzie gry pisane na PS4 są właśnie Full HD. Też dużo gier jest tak, że przykładowo na... Znaczy dużo, no. Są gry, które po prostu na PS tutaj 4 chodzą w 1080p w 60 klatkach, a na Xboxie w 30 klatkach tylko w 1080p. Dzisiaj może to jeszcze nie jest takie znaczące, ale kupujecie konsolę na przyszłość i musicie być świadomi, że widząc na półce grę, która kosztuje tyle samo, a mając grę w 720p, a w 1080p, no to chyba lepiej kupić tą grę, która chodzi w wyższej rozdzielczości. Tak jak mówię, dzisiaj to może dużego znaczenia nie ma, ponieważ to jest dopiero przesiadka ze starej generacji, gdzie tam wszystkie gry praktycznie chodziły w 720p i ta różnica nie jest dla was dostrzegalna, ale przyszłościowo za 2 lata nie wyobrażam sobie, żeby gry na Xboxa One wychodziły w 720p. Nie wiem, od czego to jest zależne. Wydaje mi się, że coś tam Microsoft zepsuł w architekturze, co utrudniło deweloperom pisanie gier, bo jak widzicie, te ekskluzywne gry, no może nie wszystkie, ale jak skoro Forza potrafi chodzić w Full HD w 60 klatkach na sekundę, to nie wierzę, że Xbox One jest słaby technologicznie. On jest nieco słabszy od PS4, ale nie myślę, żeby był aż tak tutaj słabą maszyną, aby tych gier nie można było pisać w Full HD. I gdybym pracował w Microsoftie, w życiu bym nie pozwolił, żeby na moją platformę wychodziły gry w gorszej rozdzielczości niż na PS4, chcąc z nimi konkurować, tak? No naprawdę, to jest dla mnie taka wielka niewiadoma i musicie mieć świadomość, że niektóre gry, no nieco gorzej pod względem rozdzielczości wyglądają. I tak jak mówię, dzisiaj może to nie jest, powtórzę się to po raz kolejny, to dzisiaj może nie jest znaczące, ale za 2 lata nie wyobrażam sobie grać w gry w 1920p, gdzie na PC-tach będzie już pewnie 4K dawcą standardem, a na konsole będzie dopiero wchodziło, bo Sony zapowiedziało, że jeśli wyjdzie 4K, będzie to standardem, no to oni to wprowadzą na PS4 i myślę, że te gry na PS4 spokojnie będziemy mogli grywać w tych 30 klatkach na sekundę w tym 4K. Ale tak jak mówię, no dzisiaj już Full HD jest naprawdę od dwóch lat standardem, powiedzmy to, a 4K już wchodzi, więc tutaj naprawdę trzeba mieć świadomość, że Microsoft to zepsuł i nie wiem czemu, przypuszczam, że po prostu dzisiejsza generacja konsol nie będzie tak długo trwała jak poprzednia, tylko po 3 latach, 4 po prostu wyjdą nowe konsole, bo mogą już technologicznie nie dać rady po prostu te, które są aktualnie. Tutaj musicie mieć też świadomość, czyli pamiętajcie, ten dysk to ma, myślę, duże znaczenie, te gry w PlayStation Plus też mają duże znaczenie, ten line-up na po prostu kolejne lata jest na razie wielką niewiadomą, więc czekajcie na E3, wtedy podejmijcie szczególne decyzje. Jeśli nie, no to zawsze będziecie mogli sobie grać fajne gierki, bo Infamous to gra na powiedzmy te 20 godzin, jeśli chcecie mieć 100%. Jeśli chodzi o Xbox One, też będzie w co pograć. I tutaj jeśli chodzi o takie kwestie, no na Kinectie, no na razie ciężko mi powiedzieć, co będzie lepsze, bo nie mam tego tutaj, nie mam gier na to, żeby móc wam to przetestować, ale przetestuję i potem dam jakąś opinię o tym, jeśli będę miał na to czas. No i przede wszystkim te multiplatformy, które kurczę, no zawiodły mnie na, powiem wam, Xboxie One i gdybym miał wybór, no to wiadomo, że kupię grę tą, która wygląda lepiej, tak? Nie mówię tej grafice, tylko o rozdzielczości, która ma duże znaczenie. Różnica między Full HD a HD jest dosyć istotna, a już totalnie istotna jest w przypadku do porównania do 4K. Tak więc tutaj musicie mieć tą świadomość. No i pamiętajcie też, żeby kupować konsolę taką, którą mają też nasi znajomi, ponieważ możecie się grami wymieniać, możecie sobie z nimi grać. No ewentualnie, jeśli naprawdę już macie taką w głowie, że chcecie przykładowo jedną konsolę, a znajomi nie mają, no to warto kupić jednak to, co chcemy kupić, ponieważ znajomych zawsze możemy w internecie poznać podczas zwykłej rozgrywki. Tak to wszystko się prezentuje. Ja osobiście taką moją główną konsolą będzie na dzień dzisiejszy PlayStation 4, ponieważ tak jak mówię, ja chcę pograć wszystko w granicach możliwości konsoli, czyli w Full HD. Chcę po prostu mieć tutaj łatwy dostęp do po prostu wymiany, ponieważ tego Xboxa One na razie ma mało osób i ciężko jest gry wymieniać. Uwierzcie mi na słowo, FIFA 14 od chyba dnia, kiedy kupiłem, nie mogę sprzedać, bo nikt tego nie chce kupić, gdzie na PS4 taka gierka by zaszła naprawdę bardzo szybko. Ale też nie bierzcie pod uwagę tego, że Xboxa One w Polsce nie ma, bo on wreszcie się pojawi w Polsce. Gwarancja cały czas istnieje w Polsce, więc tutaj też tu nie ma problemu, jeśli chcecie sobie kupić Xboxa One, z tym problemu nie ma. Mam nadzieję, że wszystko wam wyjaśniłem tutaj tak jak chciałem. Mam nadzieję, że jakoś tutaj wam coś tam doradziłem, bo tak jak mówię, decyzja jest naprawdę bardzo ciężka, bo już nie jest tak jak było
nie ma takiej rzeczy, że po prostu jedna albo druga jest znacznie, ma znaczącą przewagę, po prostu no coś za coś zawsze jest i zawsze będziecie zazdrościli drugiej platformie, że ma coś, czego nie ma wasza konsola. To jest oczywiste i tutaj nie powinniście mieć sobie, nie wiem, za złe, że kupiliście konsolę, a na drugiej coś jest lepszego, bo tak będzie zawsze i trzeba mieć tego właśnie świadomość. Tak jak mówię, ja bardziej skłaniałbym się ku PlayStation 4, tylko brakuje mi takich naprawdę mocnych, dużych tytułów w większej ilości na PS4. Taki, jeśli mi zapowiedzą na E3 naprawdę bardzo fajne tytuły ekskluzywne, które będą mogły konkurować z Xboxem One, który zapowiedział na ten rok naprawdę mnóstwo gier ekskluzywnych. Nie wiem, będzie w kolejnych latach, bo tego jeszcze nie wiemy, zarówno na jedną i drugą platformę. Ale jeśli Sony zapowie na E3 bardzo fajne tytuły jeszcze w tym roku, to będę się z tego powodu bardzo cieszył i wtedy będę się składał jeszcze bardziej ku właśnie doradzaniu PS4, ponieważ to jest przyszłość. W Xbox One to troszeczkę taka zagadka jest. Z fajnymi, powiedziałbym, z mega fajnymi grami. Właśnie tak bym to określił, podsumowując. PS4, fajna przyszłość, Xbox One, duża niewiadoma, z fajnymi, naprawdę bardzo fajnymi grami. Tak więc to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze, postaram się na bieżąco odpowiadać co do danych konsol, bo obie dwie mam i chyba sprawdziłem już pod każdym względem. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!